Pani Monika Sewioło jest osobą otwartą, łatwo przystosowującą się do zmieniającego się otoczenia. W relacjach z innymi jest tolerancyjna, akceptuje wiele różnych zachowań innych osób pod warunkiem, że swoim zachowaniem inni nie robią krzywdy jej samej lub bliskim jej osobom. Nie! Do ściany z powrotem! Siadaj! Wchodząc do grupy nowych osób, pani Monika początkowo zwykle stoi z boku. Starannie obserwuje relacje panujące w grupie. Stara się dokładnie określić, jakie zachowania są akceptowalne, a jakie nie do pomyślenia w danej grupie. Pani Monika jest osobą o dobrze rozwiniętych umiejętnościach dyplomatycznych. Potrafi dostosowywać swoje zachowanie do sytuacji, w jakiej się znalazła. Pomimo tego, że jest osobą gadatliwą, gdy trzeba, potrafi słuchać. Najchętniej słucha i korzysta z rad autorytetów, wobec których jest uległa. Byłam zakochana całe życie w jednym facecie, akurat jest bardzo atrakcyjny fizycznie. Pani Monika lubi być w centrum zainteresowania osób, które są jej przychylne. W gronie przyjaciół jest bardzo aktywna. Osoby dobrze ją znające mówią, że wszędzie jej pełno. Jest pozytywnie nastawiona do ludzi, którzy jej nie szkodzą. Jeśli jednak poczuje się nieakceptowana w grupie, zamyka się. Bywa wtedy postrzegana jako osoba wiecznie niezadowolona.